Dzień dobry, legioniści! To jest ostatni odcinek naszego vloga. A dzisiaj przed nami nasz ostatni mecz kontrolny tutaj w Turcji i ogłoszenie wyników naszego konkursu. Dzień dobry. Qualified, yeah, yeah, yeah. Louder, I don't hear. Dzień sparingowy, znowu zaczynam od aktywacji i znowu od rozbitego żyrandola. What happened? Too much chocolate, you know? I was enjoying the chocolate and surprised by the ball. Life drank me. Ponownie największe emocje budziła siatkonoga i pojedynek par. Kacper Dominik kontra Josue Blasz. Niewielu stawiało na naszych bramkarzy, ale to oni grali tę rywalizację. Słuchaj, żaden nas nie wierzył, kurczę, na nas 7,58, sprawdzałem przed tym. Ale wiesz, nie obserwowałem. Jak to się mówi? Zamknęliśmy buzię. No Dominik, partner spokoju, w środku nogę, a nie lichy. Nie, Dominik widać. Dobry zawodnik, lewa noga, bolej. Mobilność biodrze dobra, więc może atakować. No. Nie mieli łatwo. Jednak Josue chciał koniecznie zakończyć aktywację wygraną, więc jego wyzwanie podjął trener Goliński. I tym razem to Portugalczyk był zdurą. Kończymy aktywację. Zanim ruszymy na ostatni sparing na zgrupowaniu, ogłaszamy wyniki naszego konkursu. No to czas na ogłoszenie wyników naszej zabawy. Zdanie konkursowe brzmiało: złociste promienie słońca zmierzające ku zachodowi malowały na nowym kuchennym okapie symetryczne wzory. Bardzo się cieszymy, że tak licznie braliście udział w naszej zabawie. Spłynęło do nas około 500 maili konkursowych, no ale niestety nagrody mogą trafić tylko do 3 najszybszych osób. I naszymi zwycięzcami są Gezik, który wygrał piłkę z autografami. Był to 3 najszybszy uczestnik. Drugą nagrodę wygrywa Filip O. Filip wygrywa voucher biletowy na mecz Legia Molde. I trzecią naszą zwycięzczynią w tym przypadku jest Dominika F, która wygrywa główną nagrodę, czyli koszulkę z podpisami całego zespołu. Gratulujemy najszybszym i zachęcamy Was do subskrybowania Legii na bilety legia.com oraz do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z materiałami i żeby właśnie taka jak ta zabawa Wam nie uciekła, bo tutaj zapewniam Was, na następnym zgrupowaniu ją powtórzymy, także bądźcie z nami, a teraz lecimy z ostatnim sparingiem w Turcji. W pierwszej połowie długo przyszło nam czekać na ciekawszą akcję. Stąd ciekawostka. Dzisiejsze zawody prowadzi trójka sędziowska z Polski. Arbitrem głównym jest sędzia Sylwestrzyk. Dośrodkowanie Pawła Wszołka i znakomita główka Ernesta Muszniego. Niedługo jednak przyszło nam się cieszyć prowadzeniem, bo chwilę później Dynamo wyrównuje.
Za chwilę koniec pierwszej połowy. Przed polem karnym jest Rafał i uderza. Mocnym akcentem kończymy to 45 minut. They want us with the ball here, and they want that we play inside. You know? It's different than last game. We drop it. Because they're waiting. Happy let us to play outside, and this team want that we play inside to win the ball and then. Because they always come strong, and when we have no shot. Początek drugiej połowy. Josue podaje do Blaża. Zamieszanie w szeregach Dynama. Słupek. Ale bez gola. Zaraz znowu akcja tego duetu. I tym razem pada bramka. Blaż podwyższa wynik na 3-1. Jak tam Augi? W porządku jest. Tak, jedziemy do domu zaraz. To jest najważniejsze. Do żony, do syna. Kolejna część spotkania. Rioja dośrodkowuje po ziemi. I Blaż ponad bramką. Teraz Maciek wracał przed polem karnym. Uderza. To była dobra próba Maćka. Blaži, how it is? Good, tired. Nothing. Možeš? Yeah. Eh? I will. Training? Yeah. Okay. Okay. Sada će da počne. Two wins, one draw. And how about our form before this spring? What can I say? We have a heavy legs. But I think we are doing well. And we will be ready for the first game in extra class. I like to say to Arek something. The guy, this number 10, come yes. And he say, I want to eat soup. But he forget the spoon, so... Ah! can you tell us the story about this red card? Story about the red card. You know better than me what story about the red card. What are you? Oh, he gave me a present. I don't know. He feel something that he want to give me. You are out of my room. Maybe he feel guilty. Because most of the time, you know. Yeah, like, maybe it's true, but I appreciate. I will put on. On what? Toilet. Poster in my house, in my room. In toilet. You know, when my daughter come with bad lessons. You don't come home. Josue! Out! After you will publish this. You will publish and then they will say, oh, make problems again. Huh? Your friend! How you feel after these 2 weeks and these preparations? How do you feel about it? Yeah, it was good camp because we are. I adapted this team, and but I want more assists and goals. But after the camp, we will go to Barca and we more adapt. Yeah, it was really close to yeah, get assists and goals. Assist. Yeah. Yes. I promise you. It was really close today. Like, yeah. Huh? But but you are not the type who gets angry, yeah? Yeah, no, it was unlucky. Yeah, unlucky. So, next, get goal, get ashes, yes. I hope so. Yeah, thank you. Kończy się już obóz, kończy się też nasz vlog. Za ten czas spędzony z nami, za każdy komentarz i za każdego lajka zostawionego serdecznie dziękuję Wam ekipa Legia Media Team tutaj na miejscu i ta w Warszawie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!